Cześć, z tej strony Asia Stuczytam. Dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć o moich wakacyjnych zdobyczach. Niektóre z nich mogliście widzieć na Instagramie, ale nie wszystkie. A o niektórych nie wie nawet Gosia. Zapraszam. O sezonie migracji na północ opowiadałam już na kanale i to zaraz po drugiej lekturze tej książki. Zrobiłam ten film bardzo szybko chciałam z kimś o tej książce porozmawiać. Chciałam się podzielić moimi pomysłami interpretacyjnymi, moimi problemami i wątpliwościami związanymi z tą książką. No i przede wszystkim chciałam powiedzieć, że stuprocentowo trafiła w mój gust czytelniczy. To jest przepiękna, tajemnicza, orientalna, egzotyczna historia. Bardzo niskie pochylenie się nad ciemną stroną natury człowieka i bardzo, bardzo interesujący język, rozpięty między intymną poezją a takim zbiorowym, rubasznym rechotem. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam wielbicielom takiej literatury. To jest moje odkrycie co najmniej wakacji, a może nawet i roku. Drugą książką kupioną w tym samym namiocie jest Swamplandia Karen Russell. No i nie ukrywam, że przy zakupie odegrała dużą rolę przepiękna okładka, ale też opis z tyłu. Opis rodziny, która rozpada się po śmierci jednego z jej członków. Rodziny, która prowadzi park rozrywki z aligatorami na takiej bagnistej wyspie. I rzeczywiście atmosfera tej książki jest niesamowita. Nie skończyłam jej, jestem gdzieś w okolicach 150 strony. Nie skończyłam jej dlatego, że czekała mnie podróż samolotem z bagażem podręcznym, a gabaryty są dość duże. Ale też chyba trochę dlatego, że zaczęła mnie męczyć rozwlekłość narracji. Książka zaczyna się świetnie, bardzo dynamicznie, ale w miarę czytania czułam się trochę tak, jakbym stała po pas w bagnie i z trudem wyciągała nogi z mułu, żeby zrobić choć krok do przodu. Bardzo zwolniła akcja i zastanawiam się, czy to był zamysł autorki, bo taki efekt właściwie nieźle się wpisuje w tematykę tej książki. Ale no nie tak chciałam się czuć na wakacjach, więc wrócę do tej książki jesienią. Powiem jeszcze tylko, że bardzo zainteresowało mnie to, że ten rozpad rodziny jest związany też z rozpadem tego parku rozrywki. I to mi bardzo przypomniało Przekleństwa niewinności, które zresztą bardzo Wam polecam. O trzeciej książce z koszyka z nadmorza niewiele mogę powiedzieć, bo jeszcze do niej nawet nie zajrzałam. Ale wiem, że jest z tej samej serii co Sezon migracji na północ i to już jest dla mnie duży plus, bo pewnie będzie egzotycznie i smutno. Autor, Risham Matar, chyba tak się czyta to nazwisko, jest z pochodzenia Libijczykiem i podejrzewam, że te jego korzenie będą odgrywały tutaj dużą rolę. Troszkę się zdenerwowałam, bo mam wrażenie, że opis z tyłu zdradza trochę za dużo. Dlatego powiem Wam tylko, że anatomia zniknięcia, jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, jak bohater zmaga się ze stratą kogoś bliskiego i o tym, jak do tej straty w ogóle doszło. I nie chodzi tutaj o śmierć, chodzi właśnie o zniknięcie. Więcej nie powiem. Dodam może tylko, że podejrzewam wątki autobiograficzne i że mam zamiar zabrać się za nią jesienią. Resztę książek kupiłam za granicą i wszystkie one będą po angielsku. Pierwsza to Station 11, Emily St. John Mandel, czyli Stacja 11. Jest już za mną i Gosia, przyznaje Ci rację, książka jest świetna. To jest postapokaliptyczna wizja świata wyniszczonego przez epidemię, która rozprzestrzeniła się za pomocą lotów międzynarodowych. I czytałam tę książkę między innymi w samolocie i do tego przeziębiona. Bardzo intensywne doświadczenie czytelnicze.
Książka mówi o tym, że człowiekowi do życia jest potrzebne coś więcej niż tylko zwykła egzystencja. I taka fraza survival is insufficient, czyli przetrwanie jest niewystarczające, powtarza się w tej książce kilka razy. I na poparcie tych słów mamy tutaj historię członków grupy teatralnej i orkiestry, którzy połączyli siły, żeby podróżować po całym kraju i przypominać ludziom sztuki Szekspira i muzykę poważną. Naprawdę piękny przekaz i to w tej książce zainteresowało mnie najbardziej, ale jest to też pewnego rodzaju kompromis między fanami akcji i fanami kontemplacji, bo będzie tutaj tajemniczo, będzie przygodowo, będzie trochę strasznie, będą fanatycy religijni. W tej mojej angielskiej wersji na końcu jest coś takiego jak questions for discussion, czyli pytania do dyskusji. I to są takie pytania, które pozwalają głębiej wejść w interpretację tej książki i dostrzec pewne rzeczy, które mogłyby nam umknąć przy lekturze. Naprawdę bardzo ciekawy pomysł i bardzo interesujące są te pytania. To jest właściwie gotowy scenariusz zajęć lekcji polskiego albo spotkania czytelniczego klubu książki. Świetna rzecz. Nie wiem, czy po polsku też coś takiego zostało dodane, ale życzyłabym sobie. Jeśli nie, dajcie znać, chętnie podeślę pytania, bo są bardzo interesujące. A książkę polecam. Much Ado About Nothing, czyli Wiele hałasu o nic Williama Szekspira, czytałyśmy z Gosią przed pójściem do The Globe. Znaczy właściwie to Gosia czytała, a ja słuchałam. No i udało nam się przed przedstawieniem przeczytać dokładnie do przerwy. Czyli druga część tego spektaklu była dla nas, no powiedzmy, że pewnego rodzaju zaskoczeniem. I sztuka bardzo nam się podobała, gra aktorów była świetna. A ja już tak mam, że jak uczestniczę w czymś, co mi się bardzo podoba, to zawsze zabieram ze sobą coś, co mogłoby mi ten moment przypominać. No i w tym wypadku nie wpadłam na nic lepszego niż kupienie sobie po prostu oryginalnego tekstu tej sztuki. I to w niebyle jakim wydaniu, dlatego że połowa tej książki to jest opracowanie, z którego dowiedziałam się bardzo wiele ciekawych rzeczy o inspiracjach Szekspira, o bohaterach i o tym, jak zbudowana jest ta sztuka. Dowiedziałam się na przykład, że jest to złamanie pewnego rodzaju konwencji do tej pory narzuconej, że można czytać tę sztukę jako historię o relacjach klasowych, że motywacja głównego złego nie jest tak bez sensu, jak się początkowo wydaje. No a jeśli chodzi o akcję, to jest trochę jak w Ślubach Panieńskich. Są dwie panny, dwóch kawalerów, jeden dobry dowódca, jeden zły wuj. Żart, który kończy się uczuciem i spisek, który kończy się tragedią. No ale jak to u Szekspira, nie o samą akcję tutaj chodzi. Gorąco polecam, chociaż najbardziej przedstawienie w The Globe. Następne dwie książki to części serii, które dorwałam w charity shopie za 2,5 funta za każdą. Kiedy byłam w liceum, zaczytywałam się w Szalonym życiu Rudolfa, czyli pamiętniku niespełnionego artysty i życiowego nieudacznika Rudolfa Gąbczaka. I kiedy zobaczyłam te dwie książki w charity shopie, to stwierdziłam, że czas już na zapoznanie się z pierwowzorem, czyli z Adrianem Mole. I teraz czytam sobie powolutku The Wilderness Years. To niestety nie jest pierwsza część tej serii. Pierwszej części nie było w tym sklepie, więc wybrałam sobie dwie, na chybił trafił. I już widzę pewne podobieństwa, chociaż nasz Rudolf wzrastał, mam wrażenie, w bardziej ekstremalnych warunkach. Obawiam się, że niektóre żarty i gagi mogą mnie nie śmieszyć ze względu na różnice kulturowe i jednak ograniczenia językowe. No ale jak do tej pory, to taka lekka, zabawna książeczka na plażę. Na koniec zostawiłam dwie perełki, które znalazłam w antykwariatach. Pierwsza to The French Lieutenant's Woman,
czyli Kochanica Francuza Johna Fowlesa. I to jest powieść, którą chciałam przeczytać, odkąd zobaczyłam genialny film, podobno dość luźną adaptację z Jeremym Ironsem i Meryl Streep. Czyli chciałam ją przeczytać od bardzo dawna. To jest historia związku kobiety, która została uznana przez społeczność za dziwaczkę, histeryczkę i kochankę francuskiego porucznika, i mężczyzny, dla którego do tej pory jego klasa społeczna była podstawą egzystencji. To jest historia ich bardzo burzliwego związku. I podejrzewam, że mogę mieć problemy z lekturą po angielsku, ponieważ jest to książka dość niezwykła, jak zresztą wszystkie powieści Johna Fowlesa, jakie czytałam do tej pory. Jest to wielki literacki eksperyment i gra z powieścią wiktoriańską. Wystarczy powiedzieć, że wszechwiedzący narrator tutaj ewoluuje i w pewnym momencie zostaje wciągnięty do powieści, albo że czytelnik dostaje tutaj kilka zakończeń do wyboru. Już się nie mogę doczekać lektury. I tym, którzy nie znają Johna Fowlesa, serdecznie polecam jego twórczość, zwłaszcza powieść Mag. Przypomniałam sobie teraz, że kupiłam książkę w antykwariacie w moim ulubionym wydaniu, czyli pokreśloną. Bardzo lubię, kiedy ktoś robi swoje notatki, podkreśla, co jest dla niego ważne, bo to dodaje tylko do lektury coś więcej. Super! No i creme de la creme, wisienka na torcie, czyli jedna z moich ulubionych powieści, a na pewno ulubiona powieść przygodowo-baśniowo-humorystyczna, czyli The Princess Bride Williama Goldmana, Narzeczona dla księcia. Ja na tę powieść kilka lat temu wpadłam zupełnie przypadkiem w bibliotece, potem przypomniałam sobie przezabawny, przesłodki film z 1987 roku. Potem chciałam tę książkę kupić i szukałam jej wszędzie, w antykwariatach, w księgarniach i na Allegro, i nie znalazłam jej nigdzie. Więc wypożyczałam ją sobie co jakiś czas z biblioteki, a potem ją skserowałam i ozdobiłam. Cała ta historia ma prowadzić do tego, że jest to moim zdaniem świetna książka i bardzo, bardzo chciałam ją mieć na własność i wreszcie, kurczę, mam. To też jest gra z konwencją, tym razem baśni. I jest w tej książce świetny motyw powieści w powieści. Ja uwielbiam takie eksperymenty, jak już pewnie mogliście zauważyć. I to, co powiem za chwilę, może się wydawać bez sensu, ale uwierzcie mi, że jest to czysta prawda. Ta książka zbudowana jest tak, że jest ulubioną powieścią jej narratora, a do tego powieścią, której nigdy nie przeczytał. Przemyślcie to sobie. Dowody? Pierwsze zdanie. This is my favorite book in all the world, though I have never read it. To, co uwielbiam w tej książce, to też nawiasy. Cudowne, autoironiczne nawiasy, które rozbrajają konwencje baśni. Świetnie. Uwielbiam tę książkę za bohaterów. Każdy z nich jest tak niesztampowo-sztampowy, wspaniały. Uwielbiam tę książkę za dialogi, krótkie, ale w punkt. Takie do cytowania i takie do ustawiania sobie jako dzwonek w telefonie. No i oczywiście za najlepszy pojedynek w historii i najpiękniejszy pocałunek w dziejach, ale to będziecie sobie musieli już przeczytać, jeśli tę książkę znajdziecie. Szukajcie w bibliotekach. A o czym to jest? Fencing, fighting, torture, poison, true love, hate, revenge, giants, hunters, bad men, good men, beautiful ladies, snakes, spiders, beast of all natures and descriptions, pain, death, brave men, coward men, strongest men, chases, escapes, lies, truths, passion, miracles.
Sounds okay. I to tyle. Dajcie znać, czy znacie któreś z moich książkowych zdobyczy i podzielcie się swoimi zakupami wakacyjnymi. Śledźcie nas na Instagramie i na Facebooku, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!